Parowóz ten z 1953 roku przyjechał do nas z Chrzanowa. Sam parowóz waży 22 tony, tender 8. Jest własnością Muzeum Kolejnictwa w Warszawie i został nam przekazany w depozyt na 20 lat. Ten parowóz jest bardzo ważny, jako przede wszystkim jako atrakcja turystyczna, jakoś coś, co kiedyś tu jeździło. No jest to lokomotywa, która posiada tak zwaną duszę. Tego, no, jest to nasza wizytówka. To na pewno będzie duża atrakcja dla mieszkańców Koszalina, dla turystów, dla dzieci, bo tych działających parowozów praktycznie nie ma. Są dwa w Polsce, ten z tego co wiem będzie trzeci. Do tej pory mieliśmy wszystkie lokomotywy i pojazdy spalinowe. To jest pierwszy egzemplarz, jaki nam się udało pozyskać, jeśli chodzi o napęd parowy.